Dobry wieczór Państwu. 10 stycznia 2011 roku minęła godzina 7 i w programie radiowe Tajemnice Świata wita Państwa serdecznie Barbara Choroszy. Witam w programie, którego słuchać można na żywo, jak również w internecie codziennie o godzinie 7 wieczorem ze stacji 1490 WPNA 1490 AM w Chicago. Na internecie strona radiowa naszej stacji jest www.wpna1490am.com. Tam można słuchać wszystkich programów na żywo. Natomiast na kilku stronach internetowych dostępne są programy ze wszystkimi przesłaniami i całego cyklu radiowych Tajemnic Świata, zarówno na stronie www.barbarachoroszyradio.org, jak również missionpharaoh.com oraz projekt myślnik heops.com. Numer telefonu do studia 708-524-9762, numer do biura programu 773-625-1409 i mój adres elektroniczny barbarachoroszy@yahoo.com. I uwaga, uwaga, mili Państwo, proszę o wysłuchanie tego komunikatu, który będę powtarzać w miarę jak najczęściej, aby wszelkie sprawy dotyczące naszej Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych The Mysteries of the World z siedzibą w Chicago kierować bezpośrednio do sekretariatu Fundacji, do pani Marii Michałek, numer telefonu 773-416-3309 416-3309 i adres elektroniczny pani Marii mmichalek66@yahoo.com. mmichalek66@yahoo.com. Co w programie? Tak naprawdę to już dzisiaj powinnam rozpocząć na antenie realizację zapowiadanego projektu Ujawnienie w ramach nagłaśniania ukrywanych przez rządy państw w kontaktach z wyższymi cywilizacjami, jak również przez Watykan, co było przed ludźmi ukrywane przez ponad 50 lat. Proszę Państwa, czasu wiele nie ma. Czas już na odsłonięcie tego, co przed ludźmi było zakryte, aby przygotować świadomość ludzką na kontakt. Czas biegnie bardzo szybko, czasu dużo nie ma, więc też i nie ma co się kokietować i w zawoalowanych informacjach przekazywać tego, co jest pilne, aby w dojrzały sposób przygotować ludzkość na Ziemi do tego nieuniknionego kontaktu. Pięknego zresztą. Dzień przed ujawnieniem. Tak będzie nosił cykl spotkań w tym roku, programów poświęconych właśnie ujawnianiu projektu kontaktu z wyższymi cywilizacjami na naszej planecie. I tym tematem zajmiemy się dopiero w ostatni tydzień tego miesiąca, ponieważ najbliższe 3 dni przekazu w tym tygodniu chcę poświęcić jeszcze na, uważam, bardzo pilne informacje, przekazy, raporty dotyczące tego roku 2011. Jest to ważne, ciągle mamy próg tego roku, ciągle wielu z Państwa ma wielką niewiadomą w oczach, w sercach i w duszy, nie wiedząc gdzie i jak kierować swoje kroki. Mamy nadzieję, że tą drogą również jesteśmy dla Państwa źródłem podpowiedzi. I inaczej, aniżeli źródła korporacyjne mówią Państwu o zmianach na świecie, tutaj drogą przekazów, słów mistrzów wzniesionych, istot duchowych, opiekuńczych cywilizacji przekazuje się informacje do przygotowania i wejścia na taki kurs planety zgodny z planetarnym przygotowaniem, przemianą i narodzinami tego nowego, o którym ciągle mówimy. Natomiast w przyszłym tygodniu również czas nasz będzie bardzo zajęty, ponieważ cykliczne, comiesięczne medytacje, które obiecaliśmy Państwu na antenie tego radia, prowadzone będą przez pana Mariusza Brzoskowskiego i panią Helenę Niczyporenko z Fundacji Świadomości Ziemi. Są one również zadedykowane przemianie, wyciszeniu i słuchaniu tego, czego najbardziej powinniście Państwo słuchać, czyli tak naprawdę głosu własnego serca, albo, nazywając to jeszcze inaczej, głosu intuicji. I tutaj te przeczucia wielu z Państwa ma jak najbardziej prawidłowe i mamy nadzieję, że również
słowa przekazu w jakiś sposób utwierdzą państwa w zawierzeniu samemu sobie i temu cichemu głosowi, aniołowi stróżowi, który też podpowiada coraz głośniej i głośniej, a ludzie nie słyszą i czy nie chcą słuchać, różnie to bywa. Natomiast na sam koniec miesiąca, o tym jeszcze jest troszkę czasu, będziemy zapraszać na nasze otwarte spotkanie w Chicago, przygotowujące do spokojnego, świadomego przeżycia roku 2011. Dlaczego jest taka potrzeba spotkania? Myślę, że również spotkanie, te słowa przekazów, które przygotowane są i na wieczór dzisiejszy, wyjaśnią Państwu intencje i ważność naszego zaproszenia. Pytacie Państwo o wiele rzeczy, bo też i spadają ptaki, i zmieniają się bieguny, i katastrofy na ziemi, i powodzie, i wulkany już w coraz większej ilości budzą się na ziemi. Co się dzieje takiego? Mili Państwo, nie wiem kiedy. Myślę, że może na spotkaniu otwartym sobie bardziej na ten temat porozmawiamy. W tej chwili czas radiowy jest wypełniany informacjami, które mamy nadzieję bardziej służą ludziom w zrozumieniu tego, co się dzieje, w poszerzaniu świadomości, no i kierowaniu swoich kroków we właściwym kierunku. A teraz już pora na przekaz. Rok 2011. Rokiem jedności. Przekazuje mistrz Kutumi. Ja, Kutumi, pozdrawiam Was w pokoju, chwale Bożej i w imieniu wszystkiego, co jest. Zostałem poproszony, by podzielić się swym spojrzeniem na Wasz nadchodzący 2011 rok. Rok, który już się rozpoczął. Jest on oznaczony jako rok wielkiego duchowego postępu rodzaju ludzkiego. Wielkie rzesze przebudzą się, odkrywając swój wyższy cel istnienia i przypomną sobie wiedzę swojej duszy. Ponieważ wibracja się podnosi, podobnie dzieje się z woalem spowijającym duchowość. Im wyżej wibrujecie w świetle, w świadomości, tym cieńszą staje się zasłona. Będzie tak, dopóki nie osiągniecie punktu zwrotnego, gdzie zaczniecie płynąć w świetle duszy, będąc jednością ze wszystkim. Połączycie się z wibracją wszechświata, z wibracją ziemi i bratnimi duszami dzielącymi z wami przestrzeń. Podążacie za wibracją Bożego źródła, wszystkiego, co jest. Tak jest i tak będzie. Rok 2010 zaskarbił Wam wiele katalizatorów w przygotowaniach do dalszego przebudzenia, następującego dzięki nadchodzącym z zewnątrz przemianom. Cały system monetarny, jakim go znacie, zmieni się. Ta zmiana została nabyta z powodu chciwości i żądzy władzy. Jednak my jesteśmy świadomi, dlatego obróciliśmy tę sytuację ku wyższemu celowi. Będziecie więc poszukiwać swego wewnętrznego pokoju poza poziomem materialnym, gdy tylko wspomnienia waszej duszy zostaną na nowo przebudzone. Zrozumcie, że wszystko, czego potrzebujecie, jest w was. Nie znajduje się na zewnątrz. Nigdy tam nie było. Tak jak wspomniałem już o tym wiele razy, mówiąc o przygotowaniach w obecnym czasie. Upraszczajcie swe życie w każdy możliwy sposób. W miarę jak walka z korupcją w świecie wielkiego biznesu będzie przybierać na sile. Wielu zacznie wołać o sprawiedliwość i pokój. Wiele krajów i ras się zjednoczy. Zjednoczą się ludzie w miastach i miasteczkach. I to jest wasza siła. Siła rozległej rodziny. To poprowadzi was naprzód ku zwycięstwu, moi drodzy przyjaciele. Ku zwycięstwu z korupcją i ku zmianom na ziemi. Nadszedł czas,
by zjednoczyć się razem i by dzielić się swoimi zbiorami, ogrodami i wiedzą, by pomagać sobie wzajemnie jak nigdy przedtem. Czas oddzielenia skończył się. Wszystkie fundamenty, które nie są dość mocne, rozpadną się. Będziesz zbierać to, co posiałeś. Co posiałeś w swym życiu, jak dotąd? Czy pomagałeś innym tak chętnie, jak jesteś w stanie to czynić, kierując się sercem? Czy też może skąpiłeś im swej pomocy, nawet w najmniejszych sprawach? Co mówi ci twoje serce? Jakie będzie teraz twoje życie? To, co znajduje się w środku, rzutuje na to, co znajduje się na zewnątrz. Jak możecie szanować innych, jeśli nie szanujecie samych siebie? Jak możesz dzielić się z innymi, kiedy otacza cię strach niedostatku? W przypadku niektórych z was ten strach jest tak wielki, że wciąż powiązujecie się z negatywnymi imaginacjami. Tak, imaginacjami, wynikającymi ze strachu o to, co nie miało miejsca. Boicie się przyszłości.